czwartek, 1 lutego, Anna Tobaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. W kopalni Pniówek nie zostanie przeprowadzona wizja lokalna. Wszystko z powodu trudnych warunków, jakie panują pod ziemią. To informacje z kolejnego posiedzenia Komisji Wugowskiej do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu i wypadku w kopalni w Pawłowicach. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przedstawiła zarzuty kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym katastrofy. Dotyczą 10 metaniarzy, którzy przed tragedią mieli fałszować dokumentację związaną z odczytami odstężenia metanu. Nie ma to jednak związku z samą katastrofą, w której zginęło 16 górników. Lista podejrzanych w tym postępowaniu liczy już łącznie 14 osób. Paweł Jędrusik. Warunki w kopalni Pniówek nadal są zbyt trudne, mimo że do wypadku doszło ponad 1,5 roku temu. W ustalaniu przyczyn i okoliczności tragedii mogą pomóc nagrania. Utrudnić, no w jakiś sposób pewnie gdyby się tam samemu widziało, no to jest inny ogląd. Natomiast no, to, że prowadzone było na bieżąco filmowanie, każdy zastęp wchodził i filmował to, co robił, plus wykonywał zdjęcia tam jakichś elementów, które były jakieś według nich newralgiczne, no to w jakiś sposób daje obraz tego, co by się widziało. W czwartek 1 lutego odbyło się kolejne posiedzenie komisji do zbadania przyczyn i okoliczności katastrofy. Podsumowano podczas niego przebieg akcji ratowniczych, a także przedstawiono dotychczasowe wyniki śledztwa. Wiceprezes WUG polecił także uzupełnienie części ekspertyz. Przypomnijmy, do katastrofy w kopalni Pniówek doszło 20 kwietnia 2022 roku. Doszło tam do 2 wybuchów metanu. Przez ponad rok 6 górników było uznawanych za zaginionych, bo nie udało się do nich dotrzeć. Tuż po katastrofie konieczne było przerwanie akcji ratowniczej. To są bardzo trudne decyzje, ale to jest bezpieczeństwo ratowników, którzy wykonywaliby swoje zadania z bardzo dużym obciążeniem, wręcz wysyłanie ich w tak niebezpieczny rejon jest nieodpowiedzialną decyzją kierownictwa kopalni czy kierownictwa spółki. Łącznie w wyniku wybuchu metanu zginęło 16 osób, poszkodowanych zostało łącznie 48 osób. Od jutra do 14 lutego serwis Twój e-PIT będzie niedostępny, poinformowało o tym Ministerstwo Finansów. Utrudnienia są związane z prowadzeniem prac serwisowych. Po tym terminie urzędy skarbowe zaczną rozliczać nasze zeznania podatkowe. Paweł Jędrusik. Przez ten czas złożyć zeznanie podatkowe będzie można tylko w formie papierowej, ale jak informują urzędy skarbowe, nie warto się spieszyć, bo rozliczaniem urzędy zajmą się dopiero od 15 lutego. A elektronicznie warto się rozliczyć, bo zwrot podatku otrzymamy szybciej. Są też osoby, które pieniądze na konto otrzymają szybciej niż inni. Jeśli mamy kartę dużej rodziny i na zeznaniu podatkowym zaznaczymy, że taką kartę mamy, to zwrot dostaniemy w ciągu maks 30 dni. No a jak się rozliczamy papierowo, jesteśmy w tym jeszcze nie bardzo niewielkim gronie podatników, no to będziemy musieli prawdopodobnie czekać nawet 3 miesiące. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ważne, to jeśli złożymy zeznanie elektronicznie, to zwrot dostaniemy bardzo szybko. W wielu wypadkach te zwroty są realizowane nawet w ciągu kilku dni. I jak co roku urzędy skarbowe przypominają o możliwości przekazania swojego 1,5% podatku, choć przed przekazaniem warto sprawdzić, czy organizacja nadal istnieje. Jeżeli chcemy przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego, dokonujemy to albo w rozliczeniu podatkowym, wskazując w odpowiedniej rubryczce, bądź jeżeli podatnik otrzymał PIT 40 z ZUS-u, wystarczy, że złoży PIT OP i tam wskazuje same dane tej organizacji. Zeznania podatkowe za 2023 rok trzeba rozliczyć do końca kwietnia. Od dzisiaj szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział obserwacyjno-zakaźny i hepatologii. Powodem częściowego zawieszenia są braki kadrowe. W marcu oddział zostanie natomiast całkowicie zawieszony. Tak wynika z informacji przekazanych przez bytomski szpital. Magda Sincewicz. 40 łóżek, choć zazwyczaj oddział nie jest w pełni obsadzony. Głównie są to pacjenci z boleriozą czy z powikłaniami pokowidowymi. Ich leczenie trwa od kilku dni, nawet do kilku tygodni. Od przyszłego miesiąca wszystkie łóżka będą wolne, bo to właśnie 1 marca Klinika Chorób Zakaźnych z Bytomia przeniesiona zostanie do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Wybudowano tam nowy ośrodek, do którego większość lekarzy z Bytomia zdecydowała się przejść. Spowodowało to oczywiście, jak Państwo wiedzą, bardzo duże perturbacje w zatrudnieniu.
My nie zamykamy, tylko zawieszamy działalność, tak jak Państwo pytali, dlatego że mamy nadzieję na otwarcie i pozyskanie kadry medycznej, która by dalej pracowała w tym oddziale, bo uważamy, że ten oddział pracujący tutaj jest niezbędny i powinien dalej istnieć. Natomiast jakie dalsze losy tego będą, proszę Państwa, no trudno powiedzieć. Wiadomo, że są duże niedobory i deficyty w kadrze, co powoduje, że możemy nie skompletować odpowiedniej ilości lekarzy pracujących tutaj. Szpital szuka specjalistów chorób zakaźnych. Do objęcia są 4 etaty, by móc zapewnić pełną 24-godzinną opiekę nad chorymi. Nie jest to jednoznaczne z liczbą lekarzy, bo przecież nie każdy chce lub może pracować na pełen etat. Pozyskanie nowych specjalistów będzie jednak niezwykle trudne, a zapotrzebowanie jest spore. O dalszych losach placówki zadecydują władze województwa. Do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo ze szpitala z prośbą o wyrażenie zgody na zawieszenie oddziału obserwacyjno-zakaźnego i hepatologii od 1 marca do końca maja. W tej chwili to pismo jest rozpatrywane, no a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez pana wojewodę, który właśnie zadecyduje, czy wyrazimy zgodę, czy będzie możliwość właśnie zawieszenia tego oddziału. Oddziału, który jest jednym z 7 oddziałów chorób zakaźnych na terenie Śląska. Krótkie pobyty związane z pacjentami poradniowymi będą realizowane w Bytomiu do końca. Jeżeli sytuacja któregokolwiek z pacjentów będzie związana z koniecznością dłuższego leczenia, zostanie on przeniesiony na inny oddział, ten nowy w Katowicach, do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach czy do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Wniosek ten jest zgodny i wpłynął zgodnie z przepisami ustawy, artykułu 34 ustawy o działalności leczniczej. W tej chwili wniosek jest procedowany. Na dzień dzisiejszy postępowanie jest w toku, zatem nie mogę powiedzieć, jak zakończy się i jakie będzie rozstrzygnięcie w tej sprawie. Dyrekcja Bytomskiego Szpitala podkreśla, że żaden z pacjentów nie pozostanie bez opieki. Już w przyszłym tygodniu Zabrze oficjalnie uruchomi 2 zupełnie nowe centra przesiadkowe. Inwestycje warte blisko 130 milionów złotych udało się zrealizować dzięki sporym dofinansowaniom, a miasto dołożyło 7 milionów z własnego budżetu. 4-piętrowe centrum przesiadkowe przy ulicy Goethego to nie tylko komfortowe miejsce oczekiwania na komunikację, ale i ponad 100 miejsc parkingowych, a także ogród wewnątrz budynku. Mniejsze centrum powstało w zabrzańskiej Rokitnicy. Fatima Orlińska. Już za kilka dni wjadą tu autobusy. To inwestycje, na które Zabrze czekało wiele lat. Już dziś mówi się, że to jedyne takie centrum przesiadkowe w Polsce, zwłaszcza to przy ulicy Goethego w ścisłym centrum, gdzie jeszcze trwają ostatnie prace. To nowoczesny obiekt, który poza swoją oczywistą funkcją ma stanowić miejsce, w którym podróżni będą czuli się po prostu dobrze. Na 2 piętrach 4-kondygnacyjnego budynku zmieści się blisko 150 samochodów. Tam mamy nie tylko wspaniałą, czystą i ciepłą poczekalnię dla pasażerów, które mogą bezpiecznie i spokojnie zaczekać na przesiadkę. Tam mamy ogród na dachu, gdzie mogą również w przyjemnej okoliczności, na świeżym powietrzu również odpocząć. Na kondygnacjach pomiędzy poziomem dolnym, gdzie są perony autobusowe, i poziomem górnym dachu, gdzie mamy przecież ogród, znajdują się parkingi. Mamy tam przewidziane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy przewidziane miejsca tak zwane kiss and ride, czyli nawet gdyby parking był cały zajęty, ale chciałbym kogoś przywieźć, podrzucić na przykład na przesiadkę, to mogę do 3 minut zaparkować i po prostu z tą osobą się sprawnie pożegnać, wysadzając ją pod samymi drzwiami komfortowo. Na parkingach znajdują się też stacje ładowania samochodów elektrycznych, stanowiska dla rowerów czy miejsca, gdzie można rower naprawić. Oficjalne otwarcie centrum przesiadkowego przy Goethego nastąpi 10 lutego. Dzień wcześniej będzie można je zwiedzić. 8 lutego z kolei udostępnione zostanie mniejsze centrum przesiadkowe w Rokitnicy. Nastąpią też zmiany w kursowaniu niektórych linii. Taką kluczową informacją dla pasażerów jest to, że zmieniają się przede wszystkim trasy przejazdów wielu linii autobusowych. One zaczną obsługiwać nowe centra przesiadkowe, dlatego należy zapoznać się z rozkładami jazdy przed wyjściem z domu. Z rozkładami jazdy mam tutaj na myśli nie tylko godziny odjazdów i przyjazdów z poszczególnych przystanków, ale też albo przede wszystkim trasa poszczególnych linii. Nowe centra przesiadkowe będą obsługiwane przez łącznie 40 linii autobusowych, z czego aż 33 obsłużą centrum przesiadkowe przy Goethego. Tam do dyspozycji pasażerów będzie aż 6 przystanków. Istotną zmianą jest również likwidacja tymczasowych przystanków Rokitnica, Pętla oraz Zabrze Plac Dworcowy, a także uruchomienie obsługi przystanków w Mikulczyce.
Od kilku dni w naszym województwie trwają ferie. O bezpieczeństwo podróżujących dbają policjanci ze Śląskiej Drogówki. Dziś od wczesnych godzin porannych przeprowadzali kontrolę autokarów. Fatima Orlińska. Kontrole, które dziś przeprowadzała drogówka, na szczęście nie wykazały nieprawidłowości, co jednak nie oznacza, że do takich nie dochodzi. Okres intensywnych wyjazdów grup zorganizowanych to przede wszystkim troska o bezpieczeństwo podopiecznych, a ta swój początek ma wraz z wejściem do środka transportu, jakim grupy te poruszają się. Dlatego ferie zimowe, które w województwie śląskim rozpoczęły się końcem stycznia, to czas, w którym policjanci drogówki częściej kontrolują autokary. Badamy nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również dokumenty uprawnienia kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy, czas pracy kierowców, jak i również badamy stan psychofizyczny kierującego pojazdem, wobec czego ta kontrola jest odbywana pod różnymi aspektami i w wyniku takiej kontroli wychodzą różnego rodzaju usterki, począwszy od nieprawidłowego ogumienia, poprzez jakieś pęknięte szyby, braki jakieś w układach podstawowych pojazdu. Także są to naprawdę różnego rodzaju uchybienia, no, które niektóre niestety, ale kończą się niedopuszczeniem do dalszej jazdy. Gdy do takiej sytuacji dochodzi, to obowiązkiem przewoźnika jest podstawienie pojazdu zastępczego, który umożliwi dalsze i przede wszystkim bezpieczne podróżowanie. Jak się jednak okazuje, mimo wciąż pojedynczych przypadków, kierowcy mają świadomość tego, jak bezpieczeństwo osób przewożonych jest istotne. Co ważne, potrzebę skontrolowania autokaru może zgłosić zarówno rodzic, opiekun lub sam organizator wyjazdu. Kontrolę zgłaszamy w Komendzie Rejonowej Policji, gdzie są wyznaczone punkty kontroli autokarów. Kontrolę może zgłosić rodzic w samym dniu wyjazdu, jeśli coś zaniepokoi go, czy stan autokaru, czy stan kierowcy. Ewentualnie może też sprawdzić sobie przez stronę Bezpieczny Autobus, gdzie wpisujemy podstawowe dane, numer rejestracyjny i uzyskujemy dane typu, czy autobus ma przegląd techniczny, czy ma ubezpieczenie OC. I na drodze też policjanci są widoczni, też podejmują takie kontrole, tak więc na bieżąco autokary są sprawdzane. Ponadto rodzice w sieci mogą zweryfikować również, czy autokar, którym będzie podróżowało jego dziecko, nie jest kradziony oraz ile osób może przewozić. Policja przypomina, że zgłaszanie przez opiekunów takich kontroli to prawo i warto z niego korzystać. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.